Jestem mocno zdziwiony, panie radny, że w ten żenujący spektakl weryfikowania prawdziwości mojego oświadczenia także pan się łączył. Ja przypominam, co powiedziałem wcześniej. Jestem wybrany przez państwa radnych, czyli mój stosunek pracy jest tak zwany z wyboru. Czyli ja w oświadczeniu majątkowym, że pobieram pracę, mam napisać, że ją pobieram z wyboru. Czy ja te pieniądze pobieram za to, żeście mnie wybrali, czy za to, że pracuję w starostwie? 11 oświadczeń majątkowych co rok, kilku wojewodów, nikt tego nie zakwestionował. Co roku składane do Urzędu Skarbowego, nikt tego nie zakwestionował. I tylko jakaś gra słów polegająca na tym, że nie bardzo nawet do dzisiejszego dnia wiem, o co temu panu chodzi i jak mam wpisać, żeby było dobre. Wykazałem wszystkie swoje dochody, które pochodzą z zatrudnienia mnie tutaj w starostwie, choć powtarzam, nie mam umowy o pracę ze starostwem powiatowym, bo zostałem tu zatrudniony na mocy państwa uchwały w sprawie wyboru mnie na starostwo. Ale nie pobieram pieniędzy tylko dlatego, żeście taką uchwałę podjęli. Byłoby to chyba nieuczciwe nawet z mojego punktu widzenia. Pobieram wynagrodzenie za to, że pracuję. Nic więcej nie mam do powiedzenia w tej materii.